1 listopada wspominamy błogosławionego Raniero z Arezzo, zakonnika. Raniero żył w XIII wieku. Dokładna data jego urodzenia nie jest nam znana. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Marianich z Arezzo we Włoszech. Gdy dorósł, zrzekł się należnej mu części spadku i majątku rodzinnego. Następnie wstąpił do zakonu ojców franciszkanów. Tam zaprzyjaźnił się z zakonnikiem, który znał jeszcze świętego Franciszka. Raniero został bratem zakonnym. Wykonywał w klasztorze najprostsze posługi, był pokorny i cierpliwy. Choć sam był ubogi, często pomagał innym ubogim. Swoją dobrocią zyskał sobie wśród nich wielki szacunek. Dużo też trudu włożył, by rozpowszechnić odpust Porciunkuli, który święty Franciszek wyprosił dla wiernych u papieża Honoriusza III. Raniero zbierał świadectwa o uproszonych łaskach i opisywał okoliczności powstania odpustu. Zmarł 1 listopada 1304 roku w Sansepolcro. Kilka dni po jego śmierci mieszkańcy miasteczka zabalsamowali jego ciało i wznieśli okazały ołtarz ku jego czci. Zaraz po śmierci był uważany za świętego. Jego kult zatwierdził papież Pius VII w 1802 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Raniero wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.